Witajcie, witajcie serdecznie. Dzisiaj przy logowaniu do serwisu YouTube zauważyłem coś, co schwyciło mnie za serce, a mianowicie jest 1000 subskrypcji, jest 1000 subskrypcji tego kanału, za co wam serdecznie dziękuję i powiem szczerze, że gdy zaczynałem tą zabawę, bo tak to nazywam, nie sądziłem, że mogę osiągnąć taką liczbę, to dzięki wam dalej trwam i dalej nagrywam, bo widzę, że niektórym ludziom się to podoba. Co dzisiaj cię gruba, naprawdę dobrze wyhodowana za wielką wodą paczka, tak naprawdę nie pamiętam, co w niej się kryje, bo jest sporo tego i no, kompletowanie trwało dość długo. Mamy jeszcze parę innych mniejszych przesyłek, a na końcu rozwiązanie konkursu, pierwszego konkursu na kanale. Katalogi są do rozdania, zostańcie ze mną, startujemy. Zacznijmy od tych mniejszych przesyłek. Mniejsze przesyłki niekoniecznie oznaczają coś słabego czy mniej godnego uwagi. Tu mamy kopertówkę, z tego co pamiętam, Kubuś Puchatek, tak jest, Kubuś Puchatek, z kolega o takim niku, sprzedał mi, a co, zaraz zobaczycie, Facebook to dobre miejsce na różnego rodzaju znajomości, ale też i dobre miejsce na zakupy, tak to się odbywa. Nie muszę wam mówić, grupy facebookowe jak najbardziej polecam. Ok, Kubuś Puchatek sam mi mówił o tym, że jego nick był traktowany z przymrużeniem oka, ale jak więcej pisał, rozmawiał z tymi ludźmi, no jest akcept. Dobra, uwaga, tutaj powinno być. Jest, mamy. Mamy tego anioła. Op. Op. Zobaczcie. 1992, Meksyk, Libertad. Nie mam tego rocznika. Tutaj mamy coś, jakieś delikatne bicie, no ale jestem w stanie to zaakceptować. Super sprawa, naprawdę, jeżeli ktoś lubi, ktoś się fascynuje tymi monetami, a jest z tego co wiem coraz większa liczba osób. Sam zaczynam szukać rocznikami. Tu mamy jeszcze jakąś przesyłkę. Oczom naszym ukazuje się Santa Maria, rocznik 2017. Tylko że mamy tutaj wydanie proof. Dziękuję ci kolego, który pokazał mi miejsce, gdzie można to jeszcze kupić delikatnie. Zobaczcie jak to ładnie było jeszcze. Super sprawa. Proofy są certyfikowane. Bulion niestety nie, chociaż ja wiem czy niestety. Mamy nakład, znamy przynajmniej nakład monet proof. Postanowiłem, że zbiorę te próby. O, podoba mi się, naprawdę podoba mi się ta seria, jest jedna z moich faworytów. I dwa certyfikaty, 1000 sztuk tylko. I nie muszę wam mówić, że 17 sama w bulionie to już koszt jest 350 zł nawet i więcej. Gdzieś na zachodzie zwykły bulion to jest ponad 100 euro, dwie sztuki. Dobra. Kolejna paczka od mojego dobrego kolegi Piotra.
Piotr jest, jakby wam powiedzieć, kolekcjonerem, który upodobał sobie amerykańskiego orła. Dobra, słuchajcie, mamy to, wywalczyłem. Okej. Dzięki ci, Piotr. To są roczniki orła, których nie mam. Mamy 97, których nie miałem. 88, 95, 98, 95, 94, 90, 95, 95, 96, 86, 88, 96. Ok, mamy 5, 10, 13, 13 monet. Tak, postanowiłem sobie skolekcjonować całe wydanie orła. Brakuje mi jeszcze z wcześniejszych trochę roczników, ale to i tak jest mało, biorąc pod uwagę, że one wychodzą od wcześniejszych lat 80. Słuchajcie, to jest ta paka, dajcie mi chwilę, ja ją rozpakuję i będę wyciągał i pokazywał. Jest spora, więc tutaj w kadrze jakoś się mieści, a będzie niewygodnie mi teraz rozpakowywać przy was. Działamy. Dobra, to tu mamy taki kolekcjonerski miszmasz. Sami zobaczcie, wysypię może wszystko i będę pokazywał, co tutaj wpadło do staku. Na sam początek talar Marii Teresy, nowe bicie. Tu można powiedzieć, że taki bardziej prufik, a tu w macie fajna lubiana moneta. Mi się bardzo podobają, mam parę sztuk. Tak, to wszystko, co wam pokazuję teraz, to jest ze Stanów. Fajna sprawa. Kolejne, może tak to pogrupuję. Benjamin Franklin, dzwon, half dollar, różne roczniki. Jak widzicie, nie są one jakoś bardzo przetarte, ładne stany. Jeden z moich ulubionych half dolarówek, półówek. Zobaczcie, 8 sztuk wpada. O. 1979, pełna uncja Casa de Moneda de Mexico. Pokazywałem wam to jako dziadek Libertada, a Meksykanie mają dużo ciekawych monet, które nie są znane w Polsce. Jedną z nich jest właśnie ta, prezentowałem już wam kiedyś ją, próba 925, pełna uncja w każdym bądź razie. Mi się bardzo podoba, prosta grafika. Jakbym miał możliwość, to pewnie bym kupował więcej tego, ale nie bardzo jest. Tutaj mamy dosyć ciekawą rzecz, którą już też wam prezentowałem. Mamy ten kod z Fidżi, bardzo ciekawie wydana moneta. Nieduży nakład, tu mamy jakby w prufie i co ciekawe, bardzo chwyciła cenę i ludzie tego szukają. Ciekawy jestem, jak będzie dalej, jak będzie tutaj duża, gruba seria, czy te monety nie zyskają na wartości, nie wzrośnie premium. Dodam wam, że można je kupić na Metal Markecie za 249 zł.
rozumiecie to, a jak startowało, to był zwykły premium, więc już tutaj widzę, że jest ciekawie z tą monetą. 5 sztuk. Wpływają też statki do staku Santa Maria, tylko że to mamy ten bulion. Tutaj mieliśmy proof. Różni się diametralnie. No co, no lubię i szanuję. Jeszcze jeden rocznik 2018, też certyfikowany, też 1000 sztuk w nakładzie. Brakuje mi tak naprawdę, muszę wam powiedzieć, że ostatniego 2022. Co dalej? Może coś z tego, bo tutaj mam porozrzucane. Okej. MS63, nota NGC, Liberty, tu mamy Peace Dollar z 1922, ładnie zachowany, naprawdę dość wysoka nota, jeżeli chodzi o ten rocznik. No, uznałem stosowne coś takiego sobie wrzucić. Nie lubię tych trumien, ale jak są, to są. Tu z kolei garść Morgana wymieszana z Peace Dollarem, 80 rocznik. Osiemdziesiąty trzeci, 1921, ładnie zachowana moneta, mimo że ostatnia, ale bardzo ciekawy stan. Tu podobnie, też bardzo ciekawy stan. Przyjrzymy się dalej temu. 78. Też niczego sobie, tutaj coś. 21. Ojej, też ładna. 21. 86. Ciekawa patyna. No jaram się tym. Tutaj mamy Peace Dollar. Mamy ten Mint Mark D. Gdzieś jest. Ładny stan. 23. Tam to był 22. Tutaj meksykańska moneta z 1978 roku, CNP Pesos, dosyć popularna u nas. Coś wiecie więcej, to piszcie, co to jest, kto to jest na niej. I 1904 Morgan, też ładny stan, bardzo ładnie. Powiedzcie, jeżeli macie tego typu monety, to trzymacie to w ten sposób w tych blisterkach, czy przekładacie to do kapsli. Jestem ciekawy, jak u was wygląda kolekcja. Ja się zastanawiam nad tym, czy właśnie nie kupić sobie taki album, gdzie lepiej jest przeglądać otwierany taki ze stronami, bo mam pudełko Leuchtturm, gdzie tam wkładam po kolei, ale tego nie da się oglądać, trzeba wszystko wyciągnąć i przepatrzeć, a lubię sobie czasami wrócić i pooglądać. Co ciekawego jeszcze tutaj mamy? O, zobaczcie. Tak, ta ruska bulionówka 3 ruble, 2016 rok, pierwsza z tym wizerunkiem, wjeżdża w dwóch sztukach. Fabulous 15 Silver Collection. Piękna sprawa, pokazywałem wam już chyba dwa razy. Nie miałem tego rocznika. Bardzo popularny rocznik w Polsce to 2018. A z racji tego, że pokazał się na
na sklepach bardziej niż inne roczniki. Można było to kupić gdzieś za granicą. Tutaj mam coś ciekawego, zobaczcie. To jest govmint.com. Możecie zajrzeć na stronę. I tu mamy Walking Liberty, tylko że w wydaniu dwuuncyjnym. Może mi się uda to otworzyć, chociaż nie wiem. Zobaczcie, udało się. Jaki wysoki relief, można powiedzieć. Ładnie to wszystko jest pokazane. 1941 rok. Walking Liberty w wersji 2 uncje. Czuć, fajna sprawa. Silver Round, nic innego jak medal. Toż też z tym nawzywnictwem to też bym... ale tutaj zobaczcie na tego Pizzlara. Tu to już w ogóle jest wysoko, mega wysoko. Fajna sprawa. Okay. Idziemy dalej, nie skupiamy się nad tym, ale to naprawdę jest coś bardzo ciekawego. Dwie uncje z certyfikatami i z kartkami. Tu zobaczcie, silver, dolar, Morgan, oczywiście 21, ale do tego mamy znaczek pocztowy 3 centy z 42, upamiętniający chyba zakończenie wojny, z tego co widzę, co czytam. Wydany w czymś takim. Ciekawa sprawa, nie lada gratka dla kolekcjonera i dla filatelisty, nie? Też. Mamy tutaj coś, co jest ciekawe. Mamy tutaj asę. Amerykański orzeł. Wyszedł. Coraz słabsze te pudełka, powiem wam, robią. Tylko że mamy tutaj z mint markiem West Point i mamy takie W. Zobaczcie, widzicie to w tym miejscu. Nic innego jak orzeł, ale z W. No, mamy coś na temat ilości, jakie to było wydane. Nie widzę w jakim nakładzie to było. Jeżeli wiecie, to piszcie proszę w komentarzu. Ciekawa sprawa. Z certyfikatem, opakowanie jak proof, ale to zwykły bullion, tylko że z mint mark. Sypiemy coś jeszcze, coś nasypiemy tutaj trochę półdolarówek. Okej, 20 sztuk. Benjamin. Benjamin. Ładne stany, nie będziemy patrzeć na roczniki, ale stany i jak ładnie świecą, daje nam do zrozumienia, że jest dobrze. Oczywiście każdą monetę będę oglądał, każdą monetę będę oceniał, ale no, nie starczyłoby nam czasu, żebyśmy analizowali każdą kolejną. Wsypuję tutaj, gdzie jeszcze jest trochę miejsca. No i tutaj mamy Kennedy. 1964, czyli rocznik, który był bity jeszcze w słusznej próbie. Później kolejne, już próba 400. A już jeszcze dalej to mamy już miedzio-nikiel, czy coś, co przynajmniej mnie tak do końca nie interesuje. Ale za to ci jego moście to naprawdę coś pięknego. Ładny stan, jak widzicie. Okej, na zakończenie rozpakowania, oprócz tego, co wam zaprezentowałem, mamy tutaj komplecik Morganów. Jak Morgan, to Morgan, i do tego PIS dolar.
wydania kolekcjonerskie oficjalne 2021. Tu mamy San Francisco. Jak się do tego dobrać, jak to jest wciśnięte i w tych rękawiczkach. Dobra, San Francisco, Denver, mamy literkę D tutaj pod wieńcem, widzicie, bardzo malutka D, i tak każde są oznakowane. Łącznie wyszło 5 Morganów z 5 różnych mennic. Naprawdę fajna rzecz. Certyfikat jak najbardziej. United States Mint. Brakuje tutaj, mamy tak naprawdę 4 mennice. Mamy Denver, Nowy Orlean, Philadelphia, San Francisco. Brakuje 5, ale mamy ją i wam pokazywałem wcześniej na jakimś filmie. Carson City, najbardziej pożądana. 5 sztuk wyszło. Cały set to 5 razy Morgan i jeden Peace Dollar, który też wam pokazywałem. To kolejna moneta do staku. O! Tu kurczę, dostał jakieś wibracji i się on otworzył. Zobaczcie. Naprawdę warto. Dodam, że to nie jest łatwy temat tutaj u nas w Polsce, żeby to znaleźć, zdobyć już teraz, bo jak to wychodziło, to nawet w Stanach były limity do zakupu. Ja jestem naprawdę mega zadowolony, że udało mi się i że moje kontakty za Wielką Wodą były na tyle mocne, że udało mi się to wszystko skompletować. Wszystkich pozdrawiam, tych, którzy oglądają ten film i wiedzą, o kogo chodzi. Słuchajcie, i na koniec limitowana edycja Silver Proof Set American Eagle. Zobaczmy, co się w tym kryje. United States Mint, oczywiście. Piękna sprawa. Opis każdej z monety przedstawionej, certyfikat autentyczności, i mamy tutaj Walking Liberty Proof 1, Proof 2 starego typu A i B nowego. Tu natomiast mamy, już wam mówię, Kennedy'ego Half Dollar. Super, San Francisco Mint Mark. Dalej mamy Roosevelt. To będzie taka pchełka, dobrze? Chyba tak. To jest one dime. Piękna sprawa. Zobaczcie. Nie mogę wyciągnąć tego Waszyngtona. Jerzy, wychodź. I kolejny. Zobaczcie. Jeden i drugi. To bardzo ciekawa moneta. Muszę się wczytać, bo tak naprawdę na rewersie mamy jakby dwa rodzaje, dwa motywy, dwa różne motywy.
cały set. Latest crossing the bell hour. A tu mamy lotnika amerykańskiego, prawdopodobnie czarnoskórego, chociaż tak wnioskuję z bicia. Słuchajcie, coś pięknego, niebywałego. Nie widziałem tego nigdzie do kupienia w Europie. Jeżeli się mylę, no to dajcie znać, czy coś takiego widzieliście, gdzie to można było kupić i w jakiej cenie. Słuchajcie, to tyle z ciekawostek. To, co wam prezentuję, naprawdę mnie cieszy. Ostatni film, który nagrałem, wybaczcie, bo jak go przesłuchałem i zacząłem montować, no to takie flaki z olejem, no ale jak się nagrywa o drugiej, trzeciej w nocy, bo nie ma się warunków wcześniej, to tak to wychodzi. Ale i tak jesteście pobłażliwi dla mnie, mimo moich porażek słownych. No, słuchajcie, dzięki, że jesteście. Teraz czas na losowanko. Zapraszam was serdecznie. Startujemy z konkursem. Comment Picker to strona, która pomoże nam w tym. Mamy trzy katalogi jubiluszowe do rozdania. Mowa była o tym w filmie poprzednim. Spośród ludzi, którzy zasubskrybowali kanał, są subskrybentami, którzy dali łapkę bądź w górę, bądź w dół, skomentowali, wylosujemy trzy te katalogi. Dobra, szkoda gadać, działamy, wprowadzamy tutaj stronę YouTube z filmem, odseparowujemy komentarze, sprawdźmy ile komentarzy jest uprawnionych, czy tam ile użytkowników. 102, taki wynik spośród 102 uczestników, subskrybentów. Losujemy trzy katalogi. Startujemy. Hubert jakiś, bardzo miło mi. Kolejny Radosław Bagiński, fajne banknoty. Okej, okay. Radosławie, Drwal, zrobione. Trzech zwycięzców gratuluję serdecznie i macie teraz do wyboru skontaktować się ze mną przez maila, przez Facebooka, w stopce, pod każdym filmem macie kontakt do mnie, skontaktujcie się. Paczkomat prawdopodobnie będzie grany, wysyłka na terenie Polski, jeżeli jesteście poza Polską, też się dogadamy. Jeszcze raz gratuluję wam serdecznie i do zobaczenia. Squash Staff.